Na dobrze zaplanowanej budowie zakupy nie zajmują wiele czasu, dlatego wybieram się do lokalnej hurtowni. Czy warto robić zakupy na budowę w jednej hurtowni? Czy nam się to opłaci? Myślę, że opłaci się panu, ponieważ zaoszczędzi pan bardzo dużo czasu, rozmawiając w jednym miejscu o dostawach tego materiału, znając cenę czasu moich klientów, wydaje mi się, że jest to sprawa nadrzędna, ponieważ na rynku znajduje się tak duży wybór różnych rzeczy, że inwestor, który nie ma wiedzy, po prostu może się lekko pogubić w tym. W ogóle materiały budowlane są tak zróżnicowane, że większość klientów, nawet próbująca się zapoznać z tą terminologią, ma duży problem. I myślę, że efekt korzyści jest bardzo mizerny. Trzeba by za każdym razem bardzo szczegółowo dany produkt mieć rozpoznany, albo mieć osobę, do której ma się zaufanie, że ma tą wiedzę, na przykład kierownika budowy. Jak bazyzuje się i ma się zaufanie takiej osoby, to oczywiście można na tym rynku trochę go popenetrować i poszukać. Akumulacja takich zakupów w jednym miejscu spowoduje zdecydowanie poważniejsze podejście przez sprzedającego do danego tematu. Na pewno spowoduje indywidualną kalkulację materiałów na dany produkt z uwzględnieniem kosztów transportu. Z całą pewnością spowoduje polepszenie tych warunków takich, powiedziałbym, które się dla klienta udziela. Udziela się w takich wypadkach zwyczajowo również jakichś terminów płatności, sposób rozliczenia też jest, czyli nie tylko gotówka przy ladzie, ale jakaś faktura po dostawie materiału na budowie i dopiero jakiś termin płatności. Ten termin często uwzględnia pewne możliwości inwestora, na przykład jakieś raty kredytów, które spływają w jakimś rytmie dodatkowym. Można liczyć u większości hurtowni na wyliczenie materiałów potrzebnych na dany etap prac. Zdarza się, że część hurtowni prowadzi wypożyczalnie sprzętów budowlanych, które na bardzo korzystnych warunkach na potrzeby danej budowy mogą być użyte. Część hurtowni posiada swoich przedstawicieli czy doradców, którzy po prostu pomagają w prowadzeniu inwestycji, w składaniu zamówień. W wielu wypadkach taki klient, który jest stałym klientem hurtowni, może liczyć na to, że zamówienia przez niego składane są realizowane i wystarczy krótki telefon o 7 rano, żeby o 8 rano dany towar na budowie już się znalazł. Ale w dalszym ciągu oczywiście pozostaje pewna możliwość zrobienia zakupów gdzie indziej, bo wiadomo, że na pewnym etapie kończy się budowa stanu surowego, zaczynają się jakieś docieplenia, zaczynają się wykończenia i ten wymóg, czy też uzgodniony termin obsługi całej budowy jest dość umowny. Bywają jakieś reklamacje, prawda, bardziej lub mniej uzasadnione. Ważne, żeby firma, która zajmuje się dostawą materiałów, nie uchylała się przed tak zwanymi kłopotliwymi tematami. Trzeba w jakiś sposób doprowadzić ten problem do końca, albo na zasadzie wymiany towaru, albo na zasadzie jakiegoś polubownego dowiezienia danego produktu. Robione to są rzeczy już nieodpłatnie i bierze się to jakby w ramach całego takiego pakietu obsługi klientów. 15? 12. Czy w hurtowni można się targować? Hurtowni, ale trzeba się targować. Jest to jeden z elementów tych przyjemniejszych w ogóle działania budowy. Kwestia targować się wyraża się w cenie ostatecznej. Klient może zawsze zapytać, czy jeszcze coś w ramach tej ceny dostanie, albo dodatkowy produkt, albo czy ta cena nie może jeszcze być obniżona. No, targować się można na wiele sposobów. Można uzyskać, nie wiem, w ramach tego poradę, konsultacje, wyliczenie. No, są rzeczy bardziej lub mniej wymierne. Również rzeczy niewymierne na budowy mają znaczenie i też trzeba to brać pod uwagę, że osoba, u której się realizuje zamówienie, ma dużą wiedzę, nie jest amatorem i jest w stanie parę rzeczy poradzić, to może trudno to jest wyrazić w złotówkach, ale ma bardzo duże znaczenie dla inwestora. Czy możemy liczyć na bezpłatny transport? W wypadku dostawy materiałów, które są wyliczane na budowę, czy materiałów ściennych, materiałów fundamentowych, stropów itd., koszt transportu na daną budowę jest uwzględniany w cenie. Czyli można powiedzieć, że on jakby jest gratis, ale tak do końca to każda firma liczy koszty. Nie ma czegoś takiego, co nic nie kosztuje. Mówienie, że transport nic nie kosztuje, to jest tak troszeczkę taki, myślę, że bardziej skrót myślowy niż faktyczne działanie. Jaka forma rozliczenia będzie najlepsza? Przyjęło się u nas rozliczać budowy w cyklach tygodniowych ze względów prawnych. Po pierwsze, jest to taki pewien wymóg.
Poza tym w perspektywie tygodnia ani inwestor, ani kierownik budowy, ani my jakby nie zapominamy o tym, co się w ramach danego tygodnia działo. Oczywiście rozliczenie tygodniowe to nie znaczy, że po tygodniu trzeba zapłacić za ten materiał. Po tygodniu wystawiamy fakturę za dany materiał dowieziony na budowę, natomiast faktura może zawierać już uzgodniony termin płatności, nie wiem, 30-dniowy, 14-dniowy, 60-dniowy. To już jest temat do uzgodnienia, który bierze się pod uwagę w momencie kalkulowania oferty na daną budowę. Czy będziemy mogli zwrócić towar, jeśli zostanie na budowie? Zwrot zakupionego towaru jest możliwy, właściwie bezproblemowy. Powinien on tylko być jakby w miarę możliwości oryginalnie zapakowany, ponieważ sprzedaż rozpakowanego materiału albo takiego, który wygląda na mocno podniszczony, niestety jest potem bardzo utrudniona. Mało który klient chce taki towar potem z powrotem dostać na budowie. Czy hurtownia poleca wykonawców? Czy to dobre miejsce, żeby ich znaleźć? Myślę, że hurtownia jest dobrym miejscem, ponieważ najczęściej kumuluje się w hurtowni bardzo duża grupa wykonawcza i w hurtowni najczęściej dość dobrze wiemy, czy klient po takich usługach był zadowolony, czy nie, bo on często kontakt ma bardzo dobry z hurtownią i przychodzi, mówi albo wyraża swoje zadowolenie, albo jakąś dezaprobatę z usługi, która została wykonana. I ja myślę, że to jest całkiem dobre źródło, które może służyć jako opiniowanie tego, co klient mógłby wybrać. Lokalna hurtownia to nie tylko materiały na budowę domu, można się też elegancko ubrać.